Na drzewie wysoko siedzi koza. Jak ona tam wlazła? Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, czyli vlog podróż przez Azję, Afrykę. Jeszcze się nie zdecydowaliśmy cały czas. Przez świat. Przez świat. Jesteśmy właśnie w Sidi Ifni. Dzisiaj tutaj nocowaliśmy. Jesteśmy teraz na dachu naszego hotelu na rooftopie. Zjedliśmy już śniadanie i teraz jeszcze tutaj czekamy, znaczy czekamy, ja muszę coś załatwić, bo mam dzisiaj no, taką rozmowę na Skype'ie. Godzinkę za pół godziny zaczynam. I jak skończę tą rozmowę, to ruszamy w drogę. Mamy dzisiaj około 3. No Google pokazuje 3, więc pewnie będziemy jechać za 4 godziny do Tafraud. I opuszczamy Sidi Ifni. Co mi się tutaj podoba w Maroku, przynajmniej na razie, no, to że w zasadzie w każdym miejscu, w którym mieszkamy, jest kuchnia. I to jest bardzo fajna rzecz, bo kupujemy sobie jajka. 4 jajka i bagietka kosztuje 5 dirhamów, to jest złoty 70 i mamy śniadanie. Czy kolację. Obiady jemy na mieście, ale właśnie śniadania czy kolację po prostu sami sobie robimy. No i też na przykład kilogram owoców kosztuje 4 dirhamy, czyli nie wiem, złoty 50 na przykład kilogram pomarańczy. Czerwone pomarańcze, obłędne tutaj są po prostu, obłędne czerwone pyszne pomarańcze. W ogóle pomarańcze są pyszne. A tutaj za nami tam widać morze, ocean. Więc jest tutaj w odległości, nie wiem, 2 km chyba takim mniej więcej jesteśmy. No niezłe tutaj jest w dupie, jesteśmy na końcu takiej wioseczki. Więc do morza troszeczkę daleko, ale no jak się ma samochód, to tutaj fajne miejsce i bardzo tanie, bo tutaj płacimy tylko za pokój 100 dirhamów, czyli gdzieś 37 zł. My mieszkamy pod dwójką, a pod jedynką mieszkają inni Polacy. No właśnie, tu sporo Polaków. I jeszcze z takich ciekawostek, a czy no ciekawostek, bo do tej pory wszędzie po francusku mocno mówili, a tutaj po francusku zupełnie nie, po angielsku praktycznie też zupełnie nigdzie nie. Tylko po arabsku tutaj. Kasia wybrała trochę kiepską drogę, ponieważ no, przed chwilą właśnie wyjechaliśmy. Jedziemy dopiero ze 3 km. Jest dosyć kiepska droga. Znaczy, no nie jest najgorsza, ale nie jest najlepsza. Ale widoki są tutaj, sami widzicie. Tak, nawierzchnia nie jest dobra, natomiast widoki wynagradzają resztę, więc uważam, że warto chyba. Wow, nieźle. Tutaj widoczki super. Ja szukam drzew arganowych, na których siedzą kozy. Mamy teraz do przejechania 177 km. Google nam mówi, że 3 godziny, pewnie ze 4 będziemy jechać. No taką, teraz trochę już lepsza droga, w sensie. Jest, no nie jest najgorsza. Nie jest najgorzej. Plus tylko taki jest właśnie tutaj, że tutaj zupełnie nie ma praktycznie ruchu. Bardzo, bardzo mały. Sporadycznie spotykamy jakieś samochody. No bo tu jest taka droga, że już trzeba zjeżdżać. O kurde. Tutaj już jest taka droga. Znaczy raz, że tutaj właśnie teraz przejeżdżamy chyba przez jakiś korytarz rzeki, a dwa, że jest po prostu taka wąska, że trzeba, jak się mijamy z samochodem, to trzeba zjeżdżać na pobocze, bo się inaczej nie miną. Dobrze, że nie jeżdżam jeszcze w szaleńce. O, są kozy na drzewach, stój tutaj. Tak? Tak. Gdzie kozy na drzewach? W dole. Naprawdę? Mhm. Salam. Też pan mi salam powiedział. Kasia teraz wszędzie wypatruje, bo gdzieś tutaj w tych okolicach są kozy, które włażą na drzewa arganowe. Ale niestety teraz są kozy, ale nie na drzewach, po prostu gdzieś sobie tutaj idą. Fajne jest tutaj to, że jak mijamy jakieś samochody, to właśnie się zatrzymaliśmy i przyjeżdżał inny samochód z tutejszymi ludźmi, z lokalsami i tak zwolnił, pomachali nam, powiedzieli hello, pojechali. A teraz ktoś inny przyjechał i też chyba coś, też tak? Machał. No. Wczoraj kupowaliśmy bułki, też ktoś przyszedł po bułki do nas, salam. Także naprawdę są bardzo pozytywni tutaj ludzie. Bardzo fajnie. Strasznie, strasznie mili. Właśnie przyjeżdżamy przez jakieś miasto, jak ono się nazywało? Guelmim. Guelmim. Nawet korki mają.
Ale takie hardkorowe miasto. No, tutaj turyści raczej się nie zatrzymują. Na drzewie wysoko siedzi koza. Jak ona tam wlazła? No po prostu na czubku drzewa siedzi. Przecież kozy mają kopyta. Jak one tam wchodzą? Znowu zrobiliśmy krótki postój. Bo ja coś zobaczyłam i właśnie tutaj fajnie to wygląda, bo jest bardzo zielone i z dojrzałymi owocami. Tu jest drzewo arganowe, czyli symbol Maroka. Złoto Maroka w ogóle, tak się na to tutaj mówi. Uważaj, bo pan jedzie, jak cię zaraz zauważy, że zrywasz arganowca. Tak, obetną mi ręce. Takie właśnie owoce rosną. Trochę podobne do oliwek. No ja myślałem, że to są w ogóle oliwki. Nie, nie, oliwki. Jesteś nie. pewna? Tak. A jak to pachnie w ogóle? Nie pachnie. Nie? Nie? A smakuje? Tego się nie je, z tego się robi kosmetyki. Ale trasa jest tutaj niezła, zobaczcie tam jakie widoki. Pięknie tutaj trasa taka wzdłuż gór, ciągle albo pod górę, albo z góry. Tylko jakieś małe wioseczki mijamy. Jedziemy dalej, może jak coś będzie, to się zatrzymałem na jedzenie. Trochę nam się pogorszyła droga, teraz jedziemy taką polną drogą, ale co prawda jest szutrową, ale co prawda jest ładnie przygotowana, jest równiusieńka. Ale jest pięknie! No, tylko że no, gorsza droga, no, musimy wolniej jechać. Ogólnie nie jest najgorzej. Na nawigacji pokazuje, że za 5 km mamy jakiś skręt, więc może zjedziemy wtedy na jakąś lepszą drogę. Jedziemy tak na przełaj trochę. Wiem jedno, na pewno kiedyś ta droga się skończy i będzie asfalt, także... Przed chwilą jechaliśmy przez taką wioskę. Trzy domy na krzyż. Nie, no było tam sporo domów, ale prawie opuszczone to miasto, znaczy no przynajmniej nikogo nie było widać. I nagle droga się praktycznie kończyła i przejeżdżaliśmy przez taką wąziusieńką drużeczkę przez środek jakiegoś rynku. Były dwa sklepy spożywcze i z jednego sklepu pan wracał na osiołku, sobie jechał, śmiesznie to wyglądało. No, musiałem na jedynkę przerzucić, bo na dwójce już nie jechał, więc tak to jest stromo. Wow. Więc jest przygoda. Bo musieliśmy się niestety wrócić, bo zawiesiła się aplikacja do nawigacji, a tutaj nie ma zasięgu sieci komórkowej, ale wydaje mi się, że właśnie była zawieszona i cały czas myślałem, żeby jechać prosto, 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 a to okazało się, że pewnie trzeba było gdzieś skręcić. Pierwszy raz się coś takiego zdarzyło i zawracamy tutaj, żeby właśnie może gdzieś tutaj będzie zasięg internetu. Zrobiliśmy sobie mały postój na sok pomarańczowy. No tutaj troszeczkę droższy sok, kosztuje 15 dirhamów, czyli jakieś 5 zł, 6 zł. Taka szklanka soku, ale bardzo dobry, świeżutko wyciskany. Przed na nasze zamówienie pan po prostu wyciskał, wykręcał pomarańcze. Ale tu jest taki trochę inny, bo jest bez fusu, bez miąższu. Pan go chyba przecedzał, na pewno mielił, znaczy w sensie w mikserze. Pewnie potem jeszcze przecedzał, żeby nie było miąższa. Ja w sumie lubię z miąższem. I zaraz idziemy dalej, mamy jeszcze 100 km. Po 2 godzinach opóźnienia dojechaliśmy do Tough Road.
Jesteśmy teraz w guesthouse Arganino. Taki tradycyjny, chyba taki tradycyjny domek. W takim tradycyjnym, normalnym domu. Tutaj takie niskie na przykład drzwi do łazienki. Tak dosyć skromnie, prosto, nic bez rewelacji. Łóżko, to jakieś tylko okno. Nawet chyba nie wiem, czy coś za tym oknem jest. I nawet klimatyzacja, ale no, nie będziemy używać klimatyzacji, bo jest zimno. Jesteśmy w restauracji Atlas, restaurant Atlas. Ja sobie zamówiłem, to jest chyba, to są kefty. Kefty plate, czyli na talerzu. A Kasia ma zupę marokańską, czyli harira, tak? Harira. Do tego sałatka nicejska, bardzo ładnie wygląda sałatka nicejska. Pieczywko i ja tu jeszcze dostałem jakiś, nie wiem co to jest. Mięsko chyba. Chyba mięsko. Ale to wygląda smakowicie. Idziemy jeszcze trochę przejść się po mieście. Jest tutaj nawet tak bardzo fajnie, ładnie. Tylko już chyba jest wszystko to mniej więcej pozamykane. Ponieważ jest już późno. Oni tu się jakoś wcześniej zbierają. O, tu jest jakiś suk. A, tutaj są głównie mięsa. Byliśmy jeszcze na herbacie i na ciastku takim palmerze, ale nie nagrywałem, ponieważ tak było tam bardzo, bardzo lokalnie i raz się bałem, a drugi raz, że oni chyba nie lubią, jak się ich nagrywa. Dortmund gra. Tak, był Robert Lewandowski. A co jeszcze wam chciałem teraz powiedzieć? Zaraz tutaj będzie gdzieś za chwilę jaśniej trochę. O, widać mnie. Jest strasznie przeraźliwie zimno. Tutaj jest strasznie zimno. Tutaj chyba będzie 5 stopni w nocy. A tu nie ma ogrzewania. A teraz właśnie wchodzimy do naszego guest house'u. Już jesteśmy w środku. To jest tak fajnie. Taki labirynt. Ładnie tutaj urządzony. Tu jest wyjście na taras.